Uspokój się, skarbie. Musimy zachować ostrożność. Prawdziwa odwaga. Prawdziwa cnota. Och, naprawdę. Nie mam do tego serca. Gorion byłby dumny z waszego postępku. Gorion tego by nie pochwalił. Wstyd? Nie wezmę w tym udziału. Nie róbcie tego, albo będę zmuszony was powstrzymać. Nie pozwolę na to. To podłość. Jak sobie chcecie, ale nie jestem najbardziej pomysłowym z wodzów. Lepiej mi się myśli, kiedy jestem wypoczęty. Może się zatrzymamy? Wolę te dłuższe wypoczynki. Piękny dzień na coś takiego. Tracę siły. Potrzebuję uzdrowiciela. Tak szybko, jak to możliwe. Znacznie lepiej czuję się w lesie. Miasta mnie przygnębiają. Tyle w nich ludzi. Jest tyle innych miejsc, w których wolałbym się znaleźć. Słońce czy słota, miło jest znaleźć się na otwartej przestrzeni. Choć potrafię widzieć w mroku, wolę światło dnia. W czym mogę pomóc? Potrzebujecie moich usług? Co? Tak! Z braku kogoś lepszego. Mogę jedynie spróbować. Zrobię, co w mojej mocy. Jeśli z początku coś tu spartolę, żonka zapomnieć mi nie pozwoli. To wszystko ludziska. Wybierzcie kogoś o waszych rozmiarach. Proszę, Jacheiro, nie musisz być tak, to właśnie to. Ta nie, zostań piękną, na przekór samej sobie. Zwykle każdy pokazuje, jaki jest. W was jest coś niepokojącego. Tak sobie myślę, że nikt nie może daleko wyjść poza granice dobra. Z pewnością potrzebna wam pomoc. Ćwicz swe złośliwości na kim innym. Każdy zasługuje na szansę. Powinniście w dalszym ciągu. Dziękuję. Nie chciałbym, by moją uwagę przyjęto za chęć sprzeciwu. Ale czy nie moglibyście być mniej niedobrzy? Wasza uczciwość jest godna podziwu, ale dobrze byłoby połączyć ją z odrobiną taktu. Twoje towarzystwo jest jedną z podstawowych zalet tej drużyny. Następny przyjaciel jest martwy. Czy to się nigdy nie skończy? Jacheiro, nie! A otóż i niesławny morderca. W końcu stanąłeś przed obliczem sprawiedliwości. Sprawiedliwość może i jest ślepa, ale ja ślepy nie jestem. Ostatnio sprawy idą strasznie kiepsko. Moja gospoda stoi otworem dla wszystkich, którzy umieją się zachować. Mamusiu, nie chcę iść do szkoły. Nazywają mnie tam śmierdziuchem. Czas na odrobinę chamstwa i brutalności. Dobrze ich poprowadzę. Wkrótce będę musiał odpocząć. Powinienem ruszyć dupę, zanim cały dzionek pójdzie na straty. Może oberwało mi się gorzej, niż sądziłem. Tak? Zastanawiam się teraz, co dalej. Dokąd teraz? Oczywiście. Zrobione. Prosta sprawa. Żaden z tych, którzy sprzeciwili się szaremu wilkowi, nie przeżył wystarczająco długo, by o tym opowiedzieć. To jeszcze nie koniec, nędzne złodziejaszki. Mam cię, złodziejskie nasienie. Ci, co mi weszli w paradę, gryzą już ziemię. Wszystkim wam się należy uścisk szubienicznej pętli. Durne jełopy. Możesz dostać w pysk lub kopniaka, ale masz wolny wybór. Hej, nie szukam kłopotów. Co? Och, przepraszam, że wrzeszczałem.